Witam. 21 października odbędzie się Astro Show w Kobylej Górze. Udało nam się dostać do pana Piotra Duszmala, głównego organizatora całej imprezy. Na początek chciałem się spytać, jaki jest nadrzędny cel całego Astro Show? No, cel to jest taki, można powiedzieć, ogólny. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Z nauk ścisłych. Co panem kieruje, co pana motywuje do organizacji takich przedsięwzięć? Co mnie motywuje? No, przede wszystkim to, co robimy w CWIN, czyli w Centrum Wiedzy i Nowych Technologii, to po to, żeby pewne rzeczy odkrywać, żeby zachwycić się tym przepięknym wszechświatem. I dlatego udało nam się zgromadzić ten sprzęt obserwacyjny, te teleskopy, mikroskopy. Podglądamy wszechświat i to nas zachwyca. Patrzymy na przepiękne gromady kuliste gwiazd, gromady otwarte, mgławice, galaktyki, a mamy aparaturę, że możemy rzeczywiście dojrzeć tam niesamowite szczegóły i się nimi zachwycić. I to jest piękne. Na wykładzie mówił pan, że nie można minąć żadnej godziny w sobotę, że trzeba przyjść na każdy. Jednak chcę się spytać, jaki jest według pana najciekawszy element całego... To zależy dla kogo, bo zaczynamy o godzinie 10 i będą wykłady naukowców, będą prowadzić doświadczenia z ciekłym azotem. Czyli jak materia zachowuje się w takim stanie, gdy jest temperatura prawie minus 200 stopni Celsjusza. No ciekawa sprawa. Będę odpowiadać na wiele pytań. Tam będzie kilka takich prezentacji, na przykład po co nam próżnia? Będą studenci z łazikiem marsjańskim, ale zaraz później będą kolejne atrakcje. Ja uważam tak, będzie to trwało około 5-6 godzin. To jest i dużo, i mało. Będą przerwy, więc nie będzie tak źle. Warto wziąć udział w całości, bo wtedy będziemy mieli takie szerokie spektrum. Na koniec jeszcze chciałem nawiązać trochę do CERN-u i chciałem się pytać, jak panu udało się nawiązać kontakt i nawiązać współpracę z CERN-em. Do CERN-u można tylko jechać w wyznaczonych terminach, wtedy, gdy ten wielki zderzacz hadronów jest wyłączony. I CERN ogłosił, że o określonej godzinie trzeba wejść na ich stronę, zalogować się i wtedy jak gdyby zapisać się do wejścia do danego laboratorium. Poznaliśmy tam wielu ludzi, między innymi dużą grupę polskich naukowców, inżynierów, którzy tam są. No i nawiązaliśmy z nimi współpracę. I w końcu doszliśmy do wniosku, że warto też robić takie wspólne wideokonferencje. I tak to będzie teraz w sobotę, że połączymy się o 16 z CERN-em. Ci, którzy nawet do nas nie przyjadą do Kobylej Góry, to będą mogli obserwować całą wideokonferencję u siebie na komputerze. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zapraszamy 21 października. Bezwzględnie. Chciałbym, żebyście przyjechali dużą grupą do nas, do Kobylej Góry o godzinie 10. Na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Spotkacie wielu wspaniałych ludzi z Polski i zagranicy. Zapraszam i zachęcam.